Jest spalone na popiół, no. Rozjebane po prostu, no. Nie porównuj tego do steku. W życiu teraz już nie wiem, co ciebie w życiu nie zjem steka. No ale dobra, teraz... Teraz jak ciało się spajczyło, to już nie mamy zielonego pojęcia, kto to jest chyba. Więc skąd się dowiemy, kto to był? Z dupy. Kogo tutaj jeszcze nie ma? Nie? Jeżeli tego, kto tutaj nie ma, to musi oznać... To już powinniśmy mieć natychmiastową jasność, kto to mógł być. Kto to musi być. Ale brakuje tylko jednej osoby. Kyoko. Kyoko! Więc to martwe ciało to Kyoko? Nie, nie może być. Trochę mi nie pasuje. Uspokój się, nie powiedziałem, że to była Kyoko. No ale kto jeszcze? Jest jeszcze jedna osoba. Mastermind. Co? Co? Mastermind? No spokój, nie ma takiej opcji, że to Mastermind dał się kurde tutaj tak spajczyć, to bez jaj, no. Zgadzam się, normalnie ten pomysł nie byłby warty rozważania. Ale z jakiegoś powodu wierzę, że to może być prawda. Ale mam powód, żeby w to uwierzyć. W sumie widać i tak. No. Mastermind był martwy. Śmierć... Jeśli Mastermind był martwy, to by wyjaśniło parę rzeczy, nie? Monokuma nie mógł się ruszyć wokół, więc jeżeli Mastermind jest martwy, prawda? No dobra, ale to ciało to dziewczyna, co nie? No to nie ma sensu. A czy pamiętacie, co mówił Alterego? Czyli ta sama osoba musiałaby być Mastermindem, który zaplanował to wszystko. Więc w efekcie to musiałby być dyrektor szkoły, to musi być mężczyzna gdzieś około 30, gdzieś po 30. Znaczy, to byłoby możliwe nawet bardzo, że jest nawet gdzieś w tej szkole teraz. Mówiła, że ten gościu to jakiś gościu z kryzysu wieku średniego, nie? Czyli no, ten trup to nie może być on. To mogłoby oznaczyć, że Mastermind nie był dyrektorem. Był po prostu nastoletnią dziewczyną, której Kyoko mi opowiadała. Której mówiła tam Kyoko? No. Epicka desperacja? Rozpacz. Hmm? Ikusaba Mukuro, 16 student Hopespeak. O czym ty mówisz? Pewnego dnia Kyoko mi o tym powiedziała. Mówiła, że jest tu jeszcze 16 student w szkole. Myślę, że lepiej będzie, jak nam powiesz wszystko, co wiesz. A ja myślę, że się nie powinieneś tak rządzić. No, no dobra, okej, okay, no więc Kyoko mi powiedziała, że... Nie! Odmawiam! Odmawiam gadania tego po raz piąty, tak zliczyłem. Dobra. Ikusaba Mukuro. Że Ikusaba Mukuro, że 16 student, że jest w tej szkole, że mamy na nim uważać, bo jest pierdolnięta. Tyle w temacie, jest epicką de rozpaczą. To brzmi jakby... Jakby Kyoko myślała, że Mukuro Ikusaba jest geniuszem z broni. Ikusaba Mukuro. Ikusaba Mukuro! Dobra! Nie, Headmaster, nie! Przepraszam. Nie, dyrektor nie jest z tej Majdem, tego jestem pewna. Co? Nie mam na to dowodu, ale nie mam w tej chwili żadnej wątpliwości, że mam rację. I see. Więc jest inny tutaj student i jest żeński. To by się zgadzało z charakterystyką ciało. I to, że jest ludzką rozpaczą, to brzmi bardzo... Mastermindsko. Przecież nie? No. Dobra, czyli The Mastermind to jest ta laska Mukuro, jest tu studentką, jest tą epicką rozpaczą? No jak ukrywała się tutaj jak kurwa jakaś nastoletnia wielka stopa.
Jak jakie cudem skończyła spajczona na popiół? Że to w ogóle nie ma sensu, nagle się tutaj z dupy pojawiła i co, i se umarła? Lepiej będzie, jeśli przyjrzymy się ciału. Mogą być jakieś wskazówki, które pomogą nam wykminić, kto to jest. Czekajcie. What? Co? Nie zapomnieliśmy o czymś, znaczy, że... o Toko? No kurczę, przecież ona została wyjebana w kosmos, nie? Zapomnij o niej, jestem pewien, że nic jej nie jest. Czy eksplozja ją wyjebała, bo którą rozjebała? A, przeżyła! Nie, przeżyło. Co się stało? Mistrzu! Zdecydowałaś się, że każde słowo, które usłyszę od ciebie... Postanowiłaś zakomunikować całemu światu, że nie usłyszymy od ciebie nawet ani na jednego cząsteczki tlenu wychodzącego z twojego ciała, z twojego cielska. Tak, więc... nie ma przeciwko, jak będę oddychać w karbonicie i czy coś tam. Nie, no tak, dobra, to... olejmy to, bo to jest dziwne. Nie jesteś Hanem Solo, przykro mi. No właśnie, to jest najdziwniejsza rzecz, jaką kurwa słyszałem, w życiu słyszałem. Dobra, obejrzyjmy to ciało. Powinienem przyjrzeć się bliżej ciału jeszcze raz. Uważaj, może być martwa, ale to wciąż jest dziewczyna. Nie, martw się, nie planuję dotykać jej ciała tak bardzo. Nie jestem kurwa Kyoko. Która baca po siusiakach. Dobra, zobaczmy. Cześć, jest coś leżącego... Coś tu leży. A, to muszę kliknąć. Jest coś obok jej ciała, to jest klucz. To jest to, co Kyoko zabrała od Monokurwy? Ale co w sumie ukradłeś? Ukradłam to. Klucz? Ale wygląda na to, że nie mogłoby... Że to nie jest po prostu klucz jakiś tamce. Jest główka klucza jest w kształcie Monokumy. Prawdopodobnie jedyny taki istnieje na Ziemi. Tak, ten klucz był... Nie, dobrze, ten klucz był... Wyglądał jak Monokuma. A ten jest jakiś inny. Ten klucz jest pojebany. Co to jest? Znalazłeś coś? No ta, to leżało przy ciele. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego klucza. Do czego on mógłby pasować? Nawet ty tego nie wiesz? Makoto, mam zamiar dać ci bardzo ważne zadanie. Ten klucz może nam dać dostęp do pewnego obszaru, który był do tej pory zamknięty. Masz na myśli? Sala biologiczna, centrum przetwarzania danych, gabinet dyrektora i dormitoria na drugim piętrze. Akademiki na pierwszym piętrze. Wszystko w twoich rękach. A, czy jestem teraz chłopcem na posyłki? Dobra, no to... Gdzie idziemy? Do Bielawu, do Bielawu! Do Biał... Nie... Czyli to nie jest do Bielawu. Czemu tak bardzo chcesz się tam dostać? Bo jestem ciekaw, co tam jest. Pełno żabek. Drzwi do centrum przetwarzania danych były definitywnie wcześniej zamknięte. Dobra, let's give a shot. Kiedy włożyłem kluczyk, który znalazłem w ogródku... W sumie to było do przewidzenia. Pasuje. Więc to jest klucz do centrum przetwarzania danych. No! Odblokowałem centrum przetwarzania danych. Myślę, że powinienem o tym... Dobra, lecę z kim to powiedzieć i wyprułem do ogrodu. Więc jesteś z powrotem, jak ci poszło. Już wiem, do czego jest ten klucz. Do centrum przetwarzania danych na czwartym piętrze. Czy możemy to teraz wejść? Interesujące. Ciekawe. Bardzo ciekawe.
ale dlaczego zdecydował się wziąć ze sobą właśnie klucz do tego? Myślę, że musimy udać się do Centrum Przetwarzania Danych i dowiedzieć się tego. Tak, chyba masz rację. Oczywiście, że mam. Tu jest, no jesteśmy. Wygląda na to, że drzwi są wciąż odblokowane. Czekaj, ale jeśli otworzymy te drzwi, to nie będzie jakiegoś wielkiego kabum! Jak wtedy? To teraz nam o tym mówisz? Nie martwcie się, mamy przecież Makoto. Nasz ultimate sapper. No. Dobra, co wszystko w twoich rękach. Znowu. To znaczy, że ci wierzę, ufam. Tak, kurwa. A te, ta kurwa, ufa nam, po prostu chce nas wykorzystać, jak ktoś to ja pierdolę, a reszta to tam. Nie wolałbyś użyć toko? Dobra. No dobra. Doszedłem i położyłem dłoń na drzwiach, zamknąłem oczy i próbowałem oczyścić mój umysł. Modląc się po cichu, powolutku otworzyłem drzwi. Ma Karena! Dobra, nic chyba nie wybuchło. Się nie wydarzyło. Jestem pewny, że wciąż żyję i powoli otworzyłem oczy. Wow. Aha. No i ten, i pokój, ten pokój był po prostu dziwny. No, dziwny. Znaczy się, wszystkie te pokoje były całkiem dziwne, ale ten, ale skala dziwności tego pokoju wyjebała poza skalę. To nie był już taki strach jak co do reszty szkoły. Tutaj strach po prostu wyjebał ten, wskaźnik strachu wyjebał w orbitę. Pokój był wypełniony jakimś czymś. Ej, co to jest? Hiro zaczął się trzęsącą ręką coś pokazywać. Czy wyglądają jak monitory na tej... Co nie... I... Co one pokazują? No i co one? Jak to co? Wszystko! Dobra, te monitory wyświetlały różne sekcje w szkołach. Akademiki, sale... Każdą część szkoły była odkryta. To jest... To jest bezpośredni przekaz każdej pojedynczej kamerki. Wszystkie te kamery w szkole są umieszczone gdzieś w pokojach. I wyświetlane pokojami, wyświetlane na tych monitorach. Więc cel tego pokoju to obserwacja nas. Obserwacja? Czyli ten pokój to... To jest prywatny pokój Mastermind'a, bez wątpienia. Pokój Mastermind'a. Dobra, to ma sens. Więc Mastermind tutaj był. A teraz go nie ma. Obserwował nas. Myślę, że to jest to. Ciało w ogrodzie. Jeżeli mamy klucz do tego pokoju, to może znaczy tylko jedno. To było ciało Ikusaby Mukuro i była ona mózgiem operacji. Czyli Mastermind jest martwy? W sensie tak serio? Martwy? Na to wygląda. No serio? Nie. To źle, że poszła i zginęła, zanim mistrz mógł zarwnąć ją osobiście. Mastermind nie żyje? Tak na serio? W sensie, że to już wszystko? No nie, bo jest jeszcze jeden chapter chyba, nie? Znaczy, okej, ale to ciało... Ale cokolwiek to znaczyło, to nie umarło śmiercią naturalną. To kto to był? Zaraz, jeśli Mastermind serio nie żyje... Czyli możemy się kurwa stąd wydostać? Musimy szybko się ruszyć i znaleźć wyjście. Jazda! Nie, musimy najpierw sprawdzić powodnie ten pokój.
A czekaj, ale co z wyjściem? Jeżeli Mastermind naprawdę nie żyje, możemy sobie pójść kiedykolwiek zdecydujemy. Ale teraz musimy dowiedzieć się, dlaczego Mastermind przyszykował dla nas tą gierkę. I teraz zastanawia mnie fakt, dlaczego tak nagle Mastermind został zamordowany. Wręcz został oczywiście zamordowany. Zamordowany? Więc też tak myślisz. Oczywiście. A, sorry, to nie był Byakuya. Stan zwłok zrobił nam dzień. Absolutnie bez wątpienia. Mastermind został zamordowany. No dobra, no ale jak to tak się mogło? No w sensie, kto to kurde zrobił? To właśnie chciałbym teraz sprawdzić, żeby w celu zidentyfikacji Masterminda. Teraz rozumiesz, ty bezużyteczny insekcie? Nie wolno ci teraz rozmawiać z... Nie wolno ci więc mówić do mistrza. No dobra, powód Masterminda i czemu został zabity. Ten pokój może zawierać odpowiedzi na te wszystkie pytania. No i w końcu Mastermind musiał spędzać tutaj chuj wie ile czasu, nie? Dobra, rozpocznijmy nasze poszukiwania. Czas, żeby odkryć tożsamość naszego... Jeszcze nie? Cierpliwo. Będzie w ogóle jakiś investigation dzisiaj? Halo? Będzie. No musimy się dowiedzieć, kto to jest w końcu. Dowiemy się. Bo jest trochę za długo gadam. Dobra, wytrzymaj. Ten pokój jest straszny i tu jest jakiś obrazek Monokumy. Co może być w środku? Może być w środku. Oczywiście kurwa zamknięte. No i tak. Ten pokój jest zamknięty, a może użyjesz tego klucza, żeby otworzyć te drzwi? Dobra, spróbujmy. Chuja. Niestety nie pasuje do dziurki. Oj. Cóż, nie przejmujmy się tym, wszystko będzie w porządku. Jest w porządku. Mastermind nie żyje, co nie, więc nic się na nie stanie. Myślę, że masz rację. Nie mogę przestać myśleć o tych drzwiach z obrazkiem Monokumy na nich. Ale obawiając się tego, to może nie być dobrze. Na tenie się nic mi nie da. Kina ma rację, Masterminda nie ma, więc nie ma się czego obawiać. Wjeżdżam. Dobra. Tutaj mamy naprawdę śmieszną liczbę monitorów. I Mastermind używał ich, żeby nas szpiegować? Tak długo jak mam to... Spójrz na mistrza! Jest taki... Co? Na uczę dla moich oczu. Co kurwa? Jak drogie może być jego miesięczne członkostwo? Okej. O, telewizor sprawdźmy. Ej, patrzcie tam obok telewizora. Antena telewizyjna? Tak, moja babcia też takiej używała. To jest jedna z tych właśnie anten. Takich tych. Czekaj, ale jeżeli tutaj mamy antenę, moglibyśmy sobie poglądać telewizję. Nie? Ktoś powiedział telewizja? Saturday Morning China to chyba jakiś program, nie? Dalej. Może okay. Będzie. Mówisz o mnie? No dobra, skoro możemy obejrzeć telewizję, to do roboty. Come on. Okej, strasznie chcesz jakieś info z zewnętrznego świata, co? No dobra, niech moja magia zadziała i już po chwili to TV magicznie zacznie działać, zanim się obejrzycie. Znaczy się... Mam jakieś tam... Dobra, czaj, ale o czym on mówi?
Halo. You know? Dajmy chwilę, okej, okay, za chwilę to ruszę. Dobra, dobra, to... dobra, niech on tam działa. O, tu jest jakiś komp. Dobra, jest tutaj parę komputerów połączonych. A, on ma cztery monitory. Wyglądają na wysokiej jakości PC-ty. Widzisz, on ma cztery monitory, widzisz? Co ty chciałeś, życie? Ale spójrz, jakie ma biurko. Co ty chciałeś? Nie coś takiego jak jakiś tam Lenovo z Alterego, które, na którą zostało zainstalowane. Wszystkie wydają się być zablokowane. Więc nie możemy tutaj nic zrobić. Nie, możemy tylko użyć swojego ducha walki, żeby jakoś się tam dostać. Z jakiego ty jesteś wieku? Dobra. W każdym razie Mastermind musiał wykorzystać to, musiał go używać, żeby monitorować sieć. Alterego? Możesz mieć co do tego rację. Ale teraz nie czas, żeby o tym myśleć. Racja. Co jest? Dobre wiadomości dla wszystkich dzieciaków, Dobra, kurwa, po prostu ty widziała. Serio? No, tylko jedyne co musisz zrobić, to go włączyć. No to włącz go. Co za durny mastermind, to tego jego... Wszyscy musicie odłączyć się od zewnętrznego świata, lalala. O, to se kurde siedział i oglądał telewizję i to ma być... Serio myślę, że możemy się tak po prostu se odpuścić. Ej, ty... To chyba pochodzi z kamerki, która monitoruje ten pokój, prawda? Dobra, to jest dziwne. Ej, co tu się odkurwia? Nie, serio jest dziwne. Ty jesteś dziwny! Dziwny na każdy możliwy sposób! I nie po prostu dziwny, kurewsko dziwny! Ale to dziwny... To nie jest podłączone, jest podłączone tylko do tej anteny. Więc jakie to pokazuje tą kamerkę? Próbowałeś przełączyć kanał? A, faktycznie, dobra, czekajcie. No i Hiro zaczął skakać po kanałach jeden po drugim. Ale na każdym możliwym kanale byliśmy po prostu my. To było życie, które było, miało no, miejsce po prostu to w centrum. No, tutaj, w centrum, no. Co jest, kurwa? Jest zepsuty czy coś? No, nie no, to musi być jakaś sztuczka, albo jakieś durne ustawienia, czy coś. Sztuczka? Co za sztuczka? No to kurde, nie mam pojęcia, ale... Nie? Nie? No dalej. Durni idioci! Trochę to zajęło, co? Mono kurwa! Nie powinieneś być martwy! Ja martwy! Powaliło cię, laska! Ej, zachowuję się dziwnie, coś jest nie tak. Że jestem dziwny, ewolucja to całkiem normalna stan rzeczy. Więc co, byłem zamrożony przez 2 lata, co nie? No wie, przecież to, nie wiem, zeszło ci z pół dnia, co najmniej. Jakim cudem znowu żyjesz? Aha, dobra. Dobra, ten widok, te wasze twarzyczki są, no. Jakieś słowo, którego nie chcę mi się wytłumaczyć.
To jest ten moment, który chciałem zobaczyć. Ten moment, kiedy przejdziecie z nadziei w rozpacz. Ach, to było cudne. Nie mów mi, że udawałaś martwego aż do tego momentu. Nie, zrobiłem wam niedźwiedzią przysługę tym, co nie? Nie, dobra, tego nie przetłumaczę, żeby to było wyszło dobrze. Ty jesteś tym, któremu wydawało... Dlaczego niedźwiedź miałby być martwy? Bardziej to wy powinniście być martwi, widząc niedźwiedzia. Znaczy, to jest zajebiście śmieszne, tak się... To jest naprawdę po prostu śmieszne, teraz się będę śmiać. No i tyle. Pora się już odciąć od tej przyszłości pełnej nadziei, spojrzeć w przyszłość i spojrzeć jasno w przyszłość pełną rozpaczy. Chciałem, żebyście mieli jeszcze więcej zabawy w naszej mordeczej grze po prostu i tyle. Ty mówisz serio? Znowu to mamy robić? Nie, mieliśmy się stąd wydostać. Wydostać? Wy znowu z tym wydostawaniem się? Dalej nie tego nie czajecie? Nie ma opcji, żeby się stąd wydostać! A, no i jeszcze... Jeszcze jedna rzecz. To całe życie nie jest przecież takie złe, no nie? Znaczy... Macie tutaj wszystko, czego... Nie macie się tutaj... Nie musicie się tutaj niczym przecież przejmować, co nie? Żarcie podrywam, podstawiam i no. Ty tak serio? To miejsce jest najgorsze! Czyli skoro jest najgorsze, to znaczy, że jesteście w rozpaczy? dobra, mam już dosyć tego śmiania się, także no dobra, przejdźmy do rzeczy. Do rzeczy? Dokładnie. No, kurde, byliście strasznie... Mam takim jakby zdziwienie, jak zobaczyliście to TV, co nie? Tak jest! To TV jest esencją waszego szkolnego życia. What? Wiedziałem, że chowasz jakiś sekret. No jest podłączone z anteną, więc czemu pokazuje... kamerkę? Patrzcie, mam już chyba ich uwagę, dobra? Dobra. Mogę was chyba wtajemniczyć w ten taki krwawy sekret i po prostu wam o tym opowiedzieć, czemu nie? Ten telewizor jest absolutnie niepodważalnie wyświetla obraz właśnie z anteny. Ale co to znaczy? Wyświetla sygnał z anteny. Ale my tutaj po prostu stoimy tu! Ale żeście durni, nie ja ży... Dobra, już wam to mówię, dobra, bo chyba nie ma co... Bo ta fabuła sama nie ruszy. Ta mordercza gra jest puszczana w całym świecie, to jest najpopularniejsza rzecz w całej telewizji! Co? Nasza mordercza zabawa ląduje w telewizji, to jest najbardziej popularna rzecz w TV. Lepsze niż Truman Show. Nieważne jak często on to mówi, nie wiem co to do końca ma znaczyć. Znaczy się, rozumiem słowa, to tak jak ja kiedy tłumaczę to wszystko, ale nie jestem pewien czy zrozumiałem głębsze znaczenie. Co? To leci do... na całym świecie? Co to za żart? Głupi żart. Nie może być! Jak to może być puszczane w telewizji? Leci w świat, to niemożliwe! Zapewne po 22 to wyświetlają. Mamy trochę wcześniej. Czekaj. Cała ta zbytnia pewność siebie to jest nasza naprawdę największa, to jest największa słabość w każdym systemie zarządzania kryzysowego, nie sądzicie? Wiecie?
Jedyne co musicie zrobić, to taki jeden fajny trik, który znalazłem, i dorwanie się do sygnału to jest już łatwa rzecz. Ty tak na serio? No jasne! Of course! Dobra. Słyszałem jakieś skrzypienie. Ale to ten dźwięk dochodził chyba tylko z mojego umysłu. Jakby łódź, którą trzęsie ocean, mój umysł zaczął po prostu płonąć. Wszystko ma swoje znaczenie, wiecie? Wszystkie te rady, które wam dałem, wszystkie te... No kurwa. Niuanse. Wszystkie te ciekawostki, te niuanse o tych szkolnych zagadkach i tak dalej. Nawet ja, podglądających was w tym momencie. Dlaczego miałbym to robić bez żadnego powodu? To wszystko było po to, żeby pokazać im, ludziom, prawdziwą rozpacz, jakiej nigdy w życiu nie widzieli. Jestem reżyserem najbardziej desperackiej produkcji na świecie. To jest naprawdę epickie reality show! Najlepszy entertainment... Kurwa. Rozpaczliwy entertainment. No właśnie. Kłamiesz, jeśli to jest w TV, to policja i ktokolwiek by dostał pierdolca. No właśnie, nie ma mowy, żeby to wasi chcieli... Pewnie chcą nas uratować, no! A co jeśli już to robią? I to zrobili? No dobra, ale no w sumie to nie jest ich sprawa, co nie? Okej, ludzie mogą patrzeć sobie w telewizji i mówić, ostrzegać się, ej, patrzcie, za tobą, no ale czy ktoś serio przyjdzie tu i wam pomoże? Serio myślicie, że to możliwe? Nie, ja osobiście to nie wydaje mi się, więc no. Ale nie możesz przejąć kontroli nad komunikacją w taki sposób, że potrzebowałbyś astronomicznej ilości zasobów. No dobrze, skoro... Dobrze, jak to wszystko mogło zajść aż tak daleko? No dobra, okej. To jest sekret, to... To jest coś, co musicie odkryć sami, prawda? Co? To musicie zrobić sami. No wiecie, no... Ma w tym mały biznes, ale... Jest w tym mały pewien biznes. Dyń, 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 dyń! Serio? Ciało zostało znalezione! Macie trochę czasu, żeby się pobujać, a potem zaczynamy kolegium uczniowskie. He? Nie? Kolegium uczniowskie? To znaczy... Coś mi się wydaje, że na tej rozprawie Kyoko nie będzie miała łatwego życia. Zostawiam wam w tym momencie raport niedźwiedzia i bawcie się dobrze, okej? Okay? No, to wszystko robi się naprawdę zajebista akcja się tutaj dzieje, co nie? Ruszamy z koksa, z kopyta. Nie mogę się doczekać. Miłej zabawy. I wtedy po prostu sobie poszedł. Rzeczywistość była naprawdę niewiarygodna. I pewna beznadzieja, prawda, poza zasięgiem. Jedyne co nam zostało, rozpacz. Staliśmy tak tutaj, nie wiem jak długo, zmrożeni w miejscu. Nie mogłem myśleć. Zebrałem wszystko, bo musiałem po prostu lecieć dalej z tym. Nie rozumiem. Jaki znowu rozpaczliwy entertainment? No i... Jakie cudę, bo jeszcze żyję? Myślałem, że to wszystko, że w końcu się stąd wydostaniemy. I w dodatku, co on mówił na temat tej kolegium? Czy to nie jest oczywiste? Kolegium uczniowskie to kolegium uczniowskie. Co oznacza, że musimy odkryć, kto jest sprawcą i wykminić, kto zabił Kyoko. Co?
Co ty fanzorisz? Myślałem, że to Ikusa, że to Mukuro przecież została zabita. Ofiara była kobietą, prawda? Kyoko z pewnością spełnia te warunki. Spełnia tam. A jeżeli Monokurwa jest wciąż aktywny, to znaczy, że mózg operacji Kusama Mukuro nie jest martwa. Więc normalne jest, że ciało musi należeć do niej. To musiała być Kyoko. Innej możliwości nie ma. Czyli to ciało to Kyoko? Kyoko została zamordowana? Myślę, że to trochę za łatwe to było. Nie, to niemożliwe. Znaczy, bo... No dobra, nie wiem nic o niej, ale no... Niczego się o niej jeszcze nie dowiedział. Nie mam pojęcia nawet, kim ona jest. Naprawdę. I to się ma tak... I żeby to się tak miało tak skończyć? Nie wierzę w to! Nie ma zamiaru w to uwierzyć. Cokolwiek wierzysz czy nie, to nie ma znaczenia. Prawda jest prawda. Jeżeli odmawiasz wiary, to twoja odpowiedzialność za odkrycie tej prawdy na własną rękę. Na własną rękę? W każdym razie lepiej zacznijmy. Ale jeśli będziemy mieć kolegium, to znaczy, że zabójca? Właśnie. Musi być ktoś, kto najebał w tym szkolnym życiu. Czy chcesz powiedzieć, że ktoś zabił Kyoko? Cóż, niedokładnie to, co mówię. Ale podwiedziałeś przed chwilą, że... Nie mam czasu, żeby ci to wyjaśniać. Jest potężna ilość problemów, które muszę potwierdzić. Więc rozpoczynam moje poszukiwania. Jeżeli cenicie sobie życie, lepiej odłóżcie wszystko na bok, żeby to zrobić. Tak właśnie ta gra działa, koniec końców. W końcu. Dobra, no lepiej dobra, zacznę od tego, żeby spojrzeć sobie na pliczek. Dobra. Przez eksplozję... Z powodu eksplozji ofiara jest nieznana. W każdym razie umarła jeszcze przed wybuchem. Ofiara została dziabnięta raz za pomocą noża, które przeszło przez jej ciało. Miała również... Głowę? W części można... Nazwać metalową rurą. Ciało jest pokryte równymi ranami, ale one są dosyć stare. Mają co najmniej kilka dni. Czyli raport niedźwienia nie mówi nam, kto jest ofiarą. Niezidentyfikowane ciało, czy to naprawdę może być Kyoko, albo... No ja mam wyboru, muszę do tego dojść. Muszę odkryć prawdę na własną rękę. Nieważne jak, muszę znaleźć to, co się stało. Albo wszyscy będzie martwi. Muszę wrócić na miejsce zbrodni, do ogrodu. Piąty raport niedźwiedzia zazwyczajny do pocisków prawdy. Dobra, i teraz moje pytanko. A czy może jeszcze będą jakieś dialogi? Ja no uwaga. Dobra, zaczynamy. Muszę sprawdzić wszystko, co może być ważne, zaczynając od tego. I robimy to, co zawsze. Dobra. Top. Ale ja robię save'a. I teraz no moje pytanie. A, czyli nie robimy przerwy i nie robimy... Nie, dzisiaj nie. Dobra. Na dzisiaj wystarczy. No to mówił Marshall. Mój Drakon. I życzymy wszystkim widzom miłego wieczoru. Kurde no!